W poprzednim odcinku zemściłem się na Neonie za to, że podrywał moją dziewczynę. Ale w dzisiejszym odcinku pora, żeby kara spotkała również moją dziewczynę. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj moja dziewczyna będzie spełniać moje życzenia przez 24 godziny. Jeżeli wam się takie odcinki podobają, koniecznie zostawcie łapkę w górę, załóżmy 5000 łapek w górę. No, to jest bardzo wysoki próg, ale mam nadzieję, że wam się uda. 5000 łapek w górę i moja dziewczyna zrobi to samo na mnie w formie rewanżu, czyli to ja będę spełniał jej życzenia, więc no, jeżeli chcecie, to zbijcie, jeżeli nie chcecie, to nie wbijajcie, to wiecie, to wtedy wtedy nie musicie, ale myślę, że będziecie chcieli to zobaczyć. Dobra, słuchajcie, lecę do niej, bo gdzieś powinna być tutaj w okolicy. Dobra, słuchajcie, lecimy po Emilię. Wydaje mi się, że powinna być gdzieś u siebie na pokoju, że tak powiem, w tym w borowiku tutaj, naszym kochanym, więc zajdziemy do niej i poinformujemy ją, co ją dzisiaj czeka, bo ona nie za bardzo wie tak naprawdę, więc mam nadzieję, że nie będzie w zbyt wielkim szoku. Dobra, czekajcie, czekajcie. O, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. O, dzień dobry, dzień hejka, dobry. Hejka, hejka. Słuchaj, bo mam dla siebie bardzo ważną informację. No, był taki odcinek, w którym trollowałaś mnie z Bartkiem razem. Prawda, prawda był. Bardzo mi się to nie podobało i było mi bardzo przykro, więc dzisiaj mam dla siebie karę. O nie. Dzisiaj będziesz spełniać moje życzenia przez 24 godziny. Jesteś na to gotowa? 24 godziny, nie, przez 24 godziny będziesz spełniać moje życzenia. Nie możesz powiedzieć nie, to jest już przegłosowane. Głosowałem tylko ja, sam to przegłosowałem. O wow, super. Fajne głosowanie. Słuchaj, rozpoczynamy to w tym momencie. I pierwsze moje życzenie. Jestem głodny, więc przynieś mi coś do jedzenia. Ale łatwo, bo aż akurat jesteś w domku, więc na pewno jakieś żarcie masz. Tak, mam jakieś ziemniaki masz. A no, a to akurat ja też smacznego. Mam ziemniaki, to zjem w sumie to co miałem. Smacznego. Dobra, no pierwsze zadanie jest wykonane. Okej, dobra. Wow. Co byśmy ci mogli dać innego? Wydaje mi się, że teraz moglibyśmy zrobić jeszcze jedną rzecz, a mianowicie na serwerze jest syn Paliona. Lecimy po niego, zobaczymy, w którym on będzie miejscu. Twoim zadaniem jest uderzyć go z ławki po prostu. Musisz pobić syna Paliona. Pobij syna Paliona. Co to są za brutalne jedyne, co cię może uratować przed tym zadaniem, to sytuacja, w której on wyjdzie z serwera, bo nie ma go tutaj na Discordzie, więc on nie wie, że będzie zaraz klepany. Gdzie ty jesteś? Nie wiem, gdzieś jestem u nas w wiosce. A już jesteś w Palionowie? No. Kurczę, jak ty szybko tam dotarłaś. To jest, jeszcze nie byłem tam. Dobra, trzeba znaleźć syna Paliona, bo on tu gdzieś powinien być. Więc tak mi się wydaje przynajmniej, że on tutaj gdzieś będzie w wiosce, bo on tu się zazwyczaj kręci, może w przedszkolu będzie. Więc no właśnie też tak. Tak, jest. Jest w przedszkolu? Dobra, no to idziesz klepać syna Paliona, zobaczymy no co. Nie. Patrz, tu głowy Herobrine'a w ogóle są, co tu się dzieje? On już widzi, co się dzieje. Więc musisz go klepać, zacznij go bić, dużo razy. No dobra. Dobra, zaczął uciekać, dobra, już nie musisz, no już nie musisz. Już, dobra. Już nie musisz, ale jak się wystraszył ciebie. Nie chciał być klepany, dobra, chodź. Zadanie wykonane, okej. Więc dobra. jesteś jakby, no dobrze, póki co się sprawdzasz naprawdę w tej swojej karze, którą musisz spełnić. Dobra, następna rzecz, wydaje mi się, że fajnie będzie ogarnąć jakieś TNT i wysadzić gdzie niegdzie. I zastanawiam się, albo wiem co, bo akurat jesteśmy tu w tym miejscu, spędź, to jest 5000 łapek w górę, więc 5 sekund na tej magmie musisz stać, nie na shifcie. Nie na shifcie. 4, 3, 2, 1. Dobra, możesz zejść. Okej, okay, kolejne zadanie wykonane. Kara bolesna jest już za nami. Aczkolwiek pewnie będzie jeszcze jakaś. Super, gdzie ty poszłeś sobie? No to w stronę zamku. Dobra, teraz kolejne wyzwanie, kolejne super wyzwanie dla ciebie. Nie wiem, czy takie super. Ja się dobrze bawię. W ogóle super. Dobra, ja kolejne super wyzwanie. Czekaj, ja ci może zrobię taki przyrząd fajny. Czy ja mam do tego rzeczy tutaj przy sobie? Nie mam, muszę zajść szybko do magazynu naszego, żeby tam... może to będzie. Chyba, że masz przy sobie krzesiwo. Chyba nie. Dobra, nie musimy skoczyć do magazynu. Akurat dzisiaj nie wzięłam. Oj, ale szkoda.
No. Dobra, dobra, to lecę do magazynu, tam powinniśmy mieć jakieś. Ogólnie już ci powiem, jakie to jest wyzwanie. W tym momencie musisz spalić jeden z domków tamtej wioskowej, takiej tutaj, co mamy. Po prostu no podpalić nie. go i wziąć na siebie odpowiedzialność tego, że to spaliłaś, bo to ty to spalisz, więc proszę cię bardzo. Proszę bardzo, idziemy tam zobaczyć, jak ci będzie szło spalenie tego budynku. Mam nadzieję, że będzie się ładnie. Będzie się ładnie kopcić. Dzieciobica. jesteś tutaj ten. Może. Dobra, domek możesz sobie wybrać. Już nie będę taki wiesz, straszny, więc możesz sobie wybrać, który z tych czterech domków spalisz. Dobra, wybiorę ten najbrzydszy. Który to będzie? Ten jest mi w miarę spoko. Ten tylko jest taki, pamiętaj, że musisz. Jak spalisz, nie możesz nic gasić. Więc jeżeli ten ogień pójdzie dalej, trudno, leci dalej. Serio? Tak, więc wybierz sobie taki. To jest najbezpieczniejsze. Też się wydaje, że jest najbezpieczniejszy, ale zobaczymy, czy tutaj na lewo przypadkiem usiądzie. To są dwa klocki przerwy. Jest ryzyko, że mógłby się tutaj jakby rzucić ten ogień też na prawo. Dobra. Proszę Dobra, bardzo. Ładnie się kopci, ładnie się kopci. Niech płonie. Dobra, ja jestem ciekaw, czy to rzuci się na jakiś domek obok. W ogóle tak swoją drogą nie. To piję se kawę, wiesz? Ale wiesz z jakiego kubka? Twojego. Ja wiem z jakiego kubka. O, jaki słodki. To jest potwierdzony fakt, że z tego kubka najlepiej kawa smakuje. Więc zapraszam na sklep Milkyware. Tam macie tak, kubki. Tak, też zapraszam. Dokładnie. No dobra, no ładnie się to kopci. Czekaj, ja nie mogę, jestem ciekaw, czy to się przeniesie. Ja też, nie, że się boję, nawet w sumie troszkę na to liczę, że to rzuci się na ten domek obok. Ja nie, bo to jest na przykład taka ławeczka, tu jest piękny most. Ta ławka też jest ryzykowna, ale z ławki to już się nie rzuci na nic więcej. Bo to jest woda i trzy kratki przerwy. Ale tu jest, nie no, tu też już się nie rzuci. Ale szkoda. Kurczę, miałem taką nadzieję, że ta chata pójdzie z dymem. Miałem taką nadzieję na to, ale trudno, no niestety. No, popatrzmy, jak się to pali do końca, bo już jest niewiele zostało tak naprawdę z tej habiry. Nie ma żadnych podziemnych przejść pod tym. Kurczę, szkoda, że tej nie wzięłaś. Ta to by dopiero się hajczyła ładnie. Ale tej, z tej to na pewno jakbym by się rzuciło na tą już. To by się rzuciła na tą, a w ogóle jednocześnie jeszcze na tej. Nie, no na tą nie, bo to są cztery kratki przerwy. Ale, nie no, zamek, ale dobra, no, to się ładnie spaliło. Zostały drzwi, w ogóle drzwi się nie palą. Okej, dobra, to tego nie wiedziałem, ale spali się blok, który jest pod drzwiami. O tym mówiłem właśnie. Wow, więc... ale to już nie jest spali, popatrz. No bo tam już ten, no nie spaliło się wszystko, więc zadanie niezaliczone. No nie. Nie, no żartowałem, zaliczone oczywiście. Dobra, to teraz tak. Musisz znaleźć kolejne wyzwanie. O, akurat mam to. Znajdź kurę. Bierzesz to. Ja ci ogarnę linę i musisz powiesić kurę na szubienicy. Fajnie. Więc ty idź szukaj kury, masz a ja lecę. Masz takie kreatywne, kurde, te To musi być zadania. Takie, żeby ludzie mieli cię za mordercę tutaj w tym momencie. To musisz, no super, musisz super. Cierpieć na tym, że to robisz. Pozwa to się popłakałem, taki ten challenge jest zabawny. Wszystko jest nagrane, widzicie, dobrze, że mnie zmusza do tego. Nie, to jest nie twoja kara, to jest twoja kara nie. za twoje czyny, nie. za twoje Jakie za twoją czyny? Nie za twoją, na żart. za twoją zdradę nie to są się czyny. Na żartach. Czemu na tym świecie nie ma kur? Wytłumacz mi to. Nie wiem, musisz znaleźć kurę zaraz. O, mam już linkę, dobra. Więc będziesz mogła powiesić kurę na szubienicy, super. Szybko znalazłem. Czekaj, gdzie ty jesteś? Chyba tu jak wyskoczę przez ten emeraldzik, dobra, tu gdzieś powinnaś być. Dobra, pomogę ci szukać tą kurę, bo może być faktycznie z nią ciężko. Aczkolwiek wiem, gdzie są kury na pewno, ale stamtąd to będziemy 3 godziny ściągać kurę. Więc może lepiej nie. Ale możemy, ale możemy zajść po jajko i powiesisz małą kurę. Tak. Ale może lepiej znać dużo, bo nie wiem, czy mało można wziąć w ogóle na haka. Więc. Halo, wydaje mi się, kury, że nie. Gdzie wy jesteście? Jak się mówi do kur? Cip-cip. A. Kurde. Strasznie skomplikowane. Jak się mówi do kur? Cip-cip. No dobra, ale to. Czekaj, ja tu gdzieś poszukam, bo mi się wydaje, że ja tu gdzieś kury widziałem w okolicy. Tak, ej, to jest tak, niemożliwe, no bo... że tu nie ma ani jednego zwierzęcia tak w ogóle. To może ślimaka powiesisz. Jeszcze, ale nie, ślimaka to się tym bardziej chyba nie da wziąć na haka. Jakie tu są glizdy w ogóle, co jest grane? Ja pierwszy raz to widzę. Ło, slime z niego wyleciał. Ale jazda. Kurczę, akurat deszcz jeszcze pada. Powiem ci, no ciężko. Dobra, doskoczyłem, ale jazda, ale byłem bardzo, bardzo w trudnej sytuacji. Ej, no dobra, nie widzę tej kury. Mogę zombiego powiesić. A nie, nie da się chyba na haka wziąć zombiego. Co to jest? Co to jest? Czekaj, bo znalazłem coś tutaj dziwnego.
Eluwina. Tabliczka, patrzę, jakaś tabliczka z daleka, mówię, nie wiem co tam pisze, podchodzę, pisze Eluwina. To jest po prostu wow. Śmieszki na tym serwerze takie, że hej. Czy gdzie ty jesteś, kurczę, bo już nie wiem. Wiesz, to jest na jakiejś łące, ja w ogóle dotarłam do jakiejś wioski. Co ty gadasz, o jaki ty w ogóle podróż wykonałaś życia w tym momencie? No, wiem. Ale nie ma żadnej. Kurczę, no powiem ci, no widzę właśnie, że tutaj tak z kurami troszkę ciężko. Kurczę, wilkołaka znalazłem, bo... Ajajaj. No powiem ci, że jest niefajnie, bo ja liczyłem na to, że jakaś kura tutaj gdzieś w okolicy będzie. Ale poczekaj, jeszcze znajdę... Dobra, wiem co zrobimy. Idę do mojej ekspiarki. Tam są kury, więc na pewno będą jajka, więc może jakaś kura się po prostu wykluje stamtąd. No, no i wtedy, tak. wtedy ci rzucę i spróbujemy tą małą kurę po prostu powiesić, żeby challenge został, mógł być wykonany, bo jeżeli challenge by nie został wykonany, musielibyśmy go powtarzać w następnym odcinku. O, super. Nie, więc trzeba wykonać challenge. Dos. Dobra, schodzę tu na dół. Idę tutaj po te kurki. O, już słychać jak one tutaj gdaczą. Więc dobra, schodzę na dół. Ojej, no ile ich tu jest. Dobra, biorę do 16 jajek mam, dobra. Jazda z tematem, na pewno się jakiś wykluje. Nawet już więcej mam jajek. Nawet boję się to liczyć, szczerze mówiąc. Ile mam? Uuu, 30, ja ponad 40 jajek mam. Dobra, lecę na pewno, chociaż jedna kura to na pewno z tego będzie. Więc lecę tam teraz, chodź do zamku już, leć do zamku. No, idę. Pamiętasz idę. Drogę powrotną? Nie, w ogóle, ale... Dobra, to możesz się tepnąć, żeby tutaj być szybciej. Tylko to czekaj, bo ja jeszcze nie jestem w zamku, więc tak, no, szukaj, jak będę w zamku, to się tepniesz. Staram się jakoś wrócić. I będzie wieszana kura w tym momencie. To będzie bardzo straszna chwila, fajnie, bardzo straszny fajnie. Widok, dobra, mi się wydaje. Znalazłaś zamek? Mhm. Dobra, ładnie, odnalazłaś się. A tu nawet wiem, w którą stronę poszłaś, chyba. No, tam gdzie jest ten szmaragd, co nie? No. To znalazłeś wioskę, w której ja zaczynałem przygodę na tym serwerze. Bo tam w tamtą stronę jest. Dobra. O, jest kura, dobra. Niewiele jajek trzeba było rzucać. Jest pierwsza kura, czekam tu na ciebie. Będziesz mogła wykonać egzekucję na niej w tym momencie, a ja sobie tutaj... O, fajnie. A ja sobie tutaj ogarnę... kurczę, nie mam żadnego siedzenia. Jeszcze burza jest. Jeny, jaki klimat. Dobra, aż se siądę, tu będę patrzył na to. Haha. Jesteś już blisko? Jest. No możesz jestem, się tepnąć. Już obok. A, dobra. No oła, dobra. To tam jest kura po drugiej stronie, tu masz linę. O, dzięki. Proszę ją wciągnąć na ten podest. Nie uciekaj. I wykonać tutaj. Nie da się jej zabrać. Nie da się? Nie działa nie. Na małe kury? Działa. Nie umiałam sobie w nim po prostu dobra, trafić. Dobra. Niku, ale jestem brutalna. Chodź tu, kurko. No chodź. O, kurczaczki. Dobra, jestem gotowy. No. No nie. Chodź. No. Co ta kura robi? To jest trudniejsze niż myślałam. Czekaj, jeszcze raz, kurko. Chodź tu, podejdź do mnie. No chodź tu, chodź. No. Ja, troszkę taka niechętna kuro. Jest. Muszę ją zachęcić. O, nie trafiłem sobie w nią. No dostałaś nawet jedzenie. Nie wiem, dobra, ta kura jest jakaś nawiedzona. Głupia kura. Głupia, a nie nawiedzona. Czekaj, co ją tu zepchnę, to ją tutaj w to miejsce. O! Dobra. Dobrze, jest wykonana egzekucja na kurze. Dobra. Jejku, jest to wykonane. Mam dla ciebie ostatnie wyzwanie. Ostatnie wyzwanie okay, w ten piękny okay. Deszczowy wieczór. A mianowicie, idź odłóż wszystkie itemy do skrzynki. No nie. Ja tu stoję sobie na dole. I patrzę, no jak pięknie robisz skok, albo nie, z drugiej strony zamku. Będziesz tam wyskakiwać z wieży tej, która jest wybudowana. Robisz piękny skok na nogi, łamiemy giry dzisiaj w Palionowie. Ja sobie patrzę, jak łamiesz girę po prostu, wiesz o co chodzi. Ale to już jest ostatnie wyzwanie, więc już ci niewiele zostało. Odłóż sobie itemy i łamiemy girę w tym momencie. Ja tu będę ciebie obserwował znowu. Kocham nagrywać takie odcinki. Zawsze spełnianie życzeń to jest coś pięknego. Gdzie ty jesteś w tym momencie? Nie wiem, gdzie mam iść. No, idź na koło Borowika, tam są te trzy wieże takie, nie? O, ty jesteś u siebie na chacie, dobra, no to tu jestem z tobą. Nie ma drabinek do tych... Nie ma tej drabinek do nie tych ma? Wież. No. Ale bieda tutaj. Dobra, patrz. Masz to i to, załóż, wystrzel się tam na górę i ściągnij to i skocz z tym. Ekstra. A ja tutaj idę sobie na dole popatrzeć, jak łamiesz girę. Tak. O, jesteś tam, dobra. No może to, nie umrę, uwaga. Może nie umrę. Uwaga, ja będę odliczał.
Więc uwaga, na koniec odcinka wielki skok łamania giry przez Milki w formie kary za to, że trollowała mnie, że jest z Neonem. Więc uwaga, w tym momencie możesz zeskoczyć. 3, 2, 1, 0. Jest złamana gira na dole. Zabiorę sobie twojego expa, to jest moja nagroda. Więc tyle, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się oczywiście spodobało, zostawcie łapkę w górę. Napiszcie komentarz jakiś. No i oczywiście wbijamy 5000 łapek w górę i rewanż Emilii na mnie za to, że teraz kazałem jej girę łamać i to ja będę spełniał jej życzenia. Więc dziękuję wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.